Witajcie w kolejnym materiale. Chciałbym, abyście po dzisiejszej dawce wiedzy dowiedzieli się, co to są usługi, jakie rodzaje usług wyróżniamy, a na końcu dowiemy się, jakie rodzaje środków transportu możemy wyróżnić i jaką rolę odgrywają poszczególne z nich. Wszyscy korzystamy codziennie z produktów pochodzących z dwóch pierwszych sektorów gospodarki. Przypominam, gospodarka narodowa dzieli się na trzy sektory. Pierwszy, czyli rolnictwo, leśnictwo i omawiane niedawno rybołówstwo. A drugi, przemysł, budownictwo. I trzeci, usługi. Zatrzymajmy się na moment przy tym trzecim sektorze gospodarki. Kobity, lubicie zakupy? A my nie. To się pytam, po cholerę nas chłopów ciągniecie? Trzeci sektor gospodarki, czyli usługi, wywierają na nasze życie największy wpływ. Okazuje się, że codziennie, chcąc czy też nie chcąc, korzystamy z usług. Na przykład korzystając z edukacji, czyli powiedzmy to, co dzisiaj robicie, ale dodatkowo surfując po internecie. Korzystając ze smartfona, czyli niektórzy, którzy korzystają w tym momencie z telefonu komórkowego podczas słuchania tej lekcji, korzystają z trzech usług jednocześnie. Ale dodatkowo, na przykład robiąc zakupy, czy też podróżując. Ostatnio może być trochę mniej częste to podróżowanie, ale jednak. Według definicji, usługa jest każdą działalnością lub korzyścią nie mającą charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, co niekoniecznie może być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność. Strasznie skomplikowane, ale mówiąc w skrócie, jest to po prostu zaspokajanie różnych potrzeb osób, instytucji czy też firm przez inne osoby, instytucje lub firmy. Ten opis chyba jest już bardziej zrozumiały. Po prostu usługi to świadczenie jednych na rzecz drugich. W sektorze tym, przypominam, cały czas mówimy o usługach, nie wytwarza się żadnych przedmiotów materialnych. A pomimo to wachlarz usług jest niesamowicie szeroki. A ich różnorodność rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym i bogaceniem się mieszkańców. Część usług jest organizowana przez państwo, a mieszkańcy nie płacą za nie bezpośrednio, gdyż pieniądze na nie pochodzą z naszych podatków. Do usług zaliczyć można przede wszystkim cały aparat państwowy, czyli Sejm, Senat, wszystkie samorządy, sejmiki i tym podobne. Co więcej, z budżetu w największym stopniu finansowana jest służba zdrowia. Dodatkowo wszystkie organy, które odpowiedzialne są za nasze bezpieczeństwo, takie jak policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna, również jest zaliczana do sektora usług. Jak więc widać, usługi są tak wszechobecne, że prawie ich nie zauważamy. Do usług zaliczymy również wszystkie usługi finansowe. Łączność, mam tu na myśli na przykład telewizję, radio, internet, prasę, ale ponadto turystykę, transport, no i tak dalej, i tak dalej. Im wyższy poziom zatrudnienia w tym sektorze gospodarki, tym można powiedzieć, że dane społeczeństwo jest na wyższym poziomie rozwoju, ponieważ oznacza to, że rolnictwo i przemysł są już na tak wysokim poziomie zmechanizowania i zautomatyzowania, że pozostali ludzie, którzy już nie mogą znaleźć pracy w tych dwóch sektorach, są niejako zmuszeni do znalezienia pracy w trzecim sektorze gospodarki. Ponadto oznacza to, że w miarę rozwoju gospodarczego i bogacenia się społeczeństwa ludzie mogą przeznaczyć nadwyżkę swoich dochodów na dobra bardziej luksusowe. Sprzęt elektroniczny, te wszystkie iPhony, ulefony czy tam jakieś inne iPhony, lepsze samochody oraz na usługi. Pomyślcie chwilę, jak się Wam wydaje? Gdzie na przykład znajdziemy więcej salonów spa? W Japonii, Niemczech, USA, czy też może raczej w Kambodży albo Liberii? Nie wiem, jak uważacie i co pomyślaliście, ale wydaje mi się, że większość Was raczej uważa, że w krajach takich jak Japonia, Niemcy czy USA. Co oznacza, że te kraje właśnie są bogatsze, a udział osób zatrudnionych w usługach jest nieporównywalnie większy
niż w tych dwóch pozostałych. W Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia. Udział usług w wytwarzanym produkcie krajowym brutto, PKB, wynosi około 68%, a średnia Unii Europejskiej to jest jakieś 74%. Nasz wynik jednak nie powinien budzić niepokojów, ponieważ od wielu lat sukcesywnie zwiększamy ten udział. Do usług zaliczymy również komunikację, a w jej obrębie transport i łączność, które są w drugiej części dzisiejszego tematu. Transport to po prostu przewóz osób lub też ładunków środkami lokomocji. Natomiast łączność służy do komunikowania się ludzi i przesyłania informacji na odległość. Transport jest konieczny w gospodarce wszystkich krajów świata. Bez niego w zasadzie niemożliwe jest funkcjonowanie jakiegokolwiek państwa. Transport umożliwia chociażby handel. Dzięki transportowi można dojechać do szkoły, do pracy. No, w czasach obecnych może troszkę mniej, ale generalizujemy troszkę bardziej. Transport w Polsce. Transport w Polsce rozwija się całkiem dobrze, ponieważ istnieją dogodne warunki dla rozwoju transportu. Przede wszystkim dzięki nizinnemu ukształtowaniu powierzchni i położeniu w środkowej części Europy. No, w krajach górzystych ten rozwój transportu jest troszkę bardziej utrudniony. Ponadto dobrze rozwinięta sieć linii kolejowych i dróg oraz działające liczne lotniska i porty morskie również pozytywnie wpływają na transport w Polsce. Jeśli chodzi o podział transportu, to możemy go podzielić na pewno na kilka takich głównych części. Na transport samochodowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transport wodny, no i tutaj znowu dalszy podział na śródlądowy oraz na morski, no i jeszcze jeden rodzaj transportu, czyli taki transport przesyłowy. Po kolei, transport samochodowy odgrywa obecnie największą rolę w przewozie towarów i usług i uważam, że rozwija się on najszybciej w Polsce. Samochody są wykorzystywane w większości krajów jako podstawowy środek transportu. Samochody wykorzystuje się też zresztą w transporcie na przykład sanitarnym, wykorzystują go również jako pojazdy policyjne, wozy służb ratowniczych i wojska. Komunikacja miejska, międzymiastowa, a także międzynarodowa również w znacznej mierze opiera się na autobusach. Autobusy te docierają chociażby do mniejszych miejscowości i raczej jest to taki transport na krótsze odległości. I szczególnie do takich miejsc, do których koleją już raczej nie dojedziemy. Do transportu kolejowego zaliczyć należy również na przykład metro czy też tramwaje. Przewozi się nim głównie towary masowe, takie jak węgiel, paliwo czy też substancje chemiczne, ale jest to bardzo opłacalny środek transportu, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o przewozie na dłuższe odległości. Przewóz pasażerów ma największe znaczenie na liniach dalekobieżnych. Na krótkich liniach często zdarza się, że te pociągi nie są rentowne, nie są opłacalne, a w związku z tym kolej po prostu odmawia świadczenia takich usług. Jeśli chodzi o transport lotniczy, to w ostatnich latach jest on jednym z najszybciej rozwijających się ze względu na tanie linie lotnicze, które od kilkunastu lat podbijają rynki. Chodzi tutaj głównie raczej o transportowanie ludzi, ponieważ z uwagi na koszt transportu rzadko kiedy opłaca się transportować tym rodzajem transportu jakieś konkretne produkty. A jeżeli już, to są to produkty bardzo cenne albo takie, które bardzo łatwo i szybko mogą stracić swoją ważność. Niewątpliwymi zaletami tego środku transportu jest szybkość, bezpieczeństwo podróży i wygoda. Ktoś może zapytać, dlaczego bezpieczeństwo, skoro to jest samolot i przecież samoloty spadają. No tak, ale stosunkowo, jak tak porównamy liczbę osób, które giną w wypadkach lotniczych, no to jest to naprawdę najmniejszy odsetek w porównaniu z innymi środkami transportu. Jeśli chodzi o transport wodny, to tak jak wspomniałem, podzielić go można na śródlądowy i na morski. Skupmy się na tym śródlądowym na razie. Odbywa się głównie po rzekach, jeziorach i łączących je kanałach.
rozwija się głównie na terenach o sprzyjających warunkach naturalnych. W Polsce transport śródlądowy raczej nie odgrywa istotnej roli, pomimo że warunki są korzystne. Jednak z uwagi na to, że rzeki są nieuregulowane, a poziom wód często się waha, raz jest wysoki stan wód, raz jest niski, to niestety ten transport jest bardzo, bardzo utrudniony. Największą zaletą tego rodzaju transportu są naprawdę bardzo, bardzo niskie koszty utrzymania. Jednak z uwagi na konieczność regulacji zbiorników wodnych, czy też samych rzek, budowy portów śródlądowych itd., niestety w Polsce raczej w najbliższym czasie nie możemy się spodziewać rozwoju tego środka transportu. W odróżnieniu jednak do transportu śródlądowego, transport morski w Polsce odgrywa coraz większą rolę. Jeśli chodzi o głównie przewóz towarów masowych, takich jak węgiel, ropa naftowa oraz transport drobnicowy, taki jak elektronika, która to transportowana jest na kontenerowcach. Jeśli chodzi o porty morskie, to tylko przypomnę z poprzedniej lekcji, że głównymi portami morskimi znajdującymi się w Polsce są te w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie. Największą zaletą tego rodzaju transportu jest możliwość transportowania ogromnych ilości ładunków oraz niskie koszty przewozu. Jednak z uwagi na zależność od warunków pogodowych i długi czas transportu, są to po prostu wady, których nie da się uniknąć. Omówmy teraz w kilku słowach jeszcze transport przesyłowy. Odbywa się głównie za pomocą rurociągów, takich jak gazociągi, ropociągi, wodociągi oraz za pomocą sieci energetycznych. Długość rurociągów w Polsce sięga ponad 2300 km. Najwięcej w naszym kraju jest gazociągów. Doprowadzają one gaz z Rosji i są elementem w drodze przepływu gazu do innych krajów. Może to się troszeczkę też zmienić w momencie, kiedy zostanie wybudowany ten gazociąg z Rosji do Niemiec, Nord Stream 2. Kolejnym po transporcie rodzajem usług będzie łączność, który polega na przesyłaniu informacji drogą przewodową lub też częściej ostatnio bezprzewodową. Należy ona niewątpliwie do najnowocześniejszych działów gospodarki. Dynamiczny rozwój przybywa gospodarstw domowych wyposażonych w komputery i dostęp do internetu. Codziennością jest zresztą korzystanie z radia i telewizji naziemnej, satelitarnej czy też kablowej. Cała łączność ma naprawdę ogromny wpływ na całą gospodarkę, jak i na społeczeństwo. Zresztą w tym momencie ciężko sobie nawet wyobrazić świat bez łączności, jaką obecnie znamy. Zapamiętajcie, łączność jest najnowocześniejszym i dynamicznie rozwijającym się działem komunikacji. Bardzo dziękuję za dzisiejsze obejrzenie materiału i jak zwykle polecam kolejne. Do usłyszenia.